Don't get got, zasady przykładowa rozgrywka. Troszeczkę już o tym było przy rozkładaniu gry, bo tutaj nie było dużo do pokazywania przy otwieraniu, żeby nie zdradzać szczegółów, ale chciałem pokazać jeszcze, jak wygląda taki portfelik w czasie wypełniania. Więc tak, celem gry jest, żeby daną osobę nabrać 3 razy, czyli wypełnić 3 sekretne misje z 6 dostępnych misji. W tych 6 dostępnych misjach będzie 5 takich, które mogą być 5 białych, tak? I te 5 białych polega na tym, że możemy je wypełnić lub możemy ich nie wypełnić, tak? Je po prostu przegrać, te misje. I chodzi to o to, że jeśli daną misję sobie przegramy, to dajemy tak. Jeśli ją wygramy, to dajemy tak. Uśmiech i smutna minka, tak? To zakryję. I próbujemy sobie. To jest gra bez limitu czasu, chociaż możemy sobie jakś tam ustalić, że na przykład gramy, nie wiem, przez weekend cały, albo przez cały wyjazd jakiś, przez całą imprezę, przez, nie wiem, na wyjeździe na plaży, o, na plaży na przykład jakieś, albo na wycieczce w góry. No nie wiem, to gramy w jakimś tam czasie, możemy sobie to określić, albo gramy aż do wyłonienia zwycięzcy. Jeśli misję nam się uda wypełnić, to jest na niebiesko i z buzią uśmiechniętą, jeśli nie uda, na czerwono. Każdy z nas otrzymuje taki portfelik. Tu mamy właśnie przykład portfelika. I tak, mamy w tym portfeliku misji 6, tak? No pierwsza, część już zakryłem, żeby pokazać tylko dwie, a innych nie zdradzać. Wsadzona tutaj, już zrobiona na failed it, czyli że się nie udało, że misja jest stracona, że dana osoba się kapnęła, a że chce ją nabrać, i powiedziała to, że aż oszukujesz, tak? I dlatego mamy straconą, wtedy trzeba się przyznać, że tak rzeczywiście i obrócić to, nie oszukiwać, że jest stracona misja. Druga to tutaj już ta, co jest otwarcia pokazywana, czyli żeby skomplementował twoje włosy, tak? I ją jeszcze na przykład robimy, dlatego nas w ten sposób na białym tle wsadzona do portfela. Tu mamy jakieś dwie, które już mamy zaliczone, że udało nam się i są obrócone na stronę zieloną, tak? Tu mamy też tą pokazaną z otwarcia gry, czyli że siadamy sobie na podłodze, tak? I drugi gracz musi nam, ten, który będzie naszą ofiarą, musi nam pomóc wstać, no tak, dać rękę, żeby wstać. To jeszcze widać, że robimy, tak? No i tą też robimy. To można robić wielokrotnie. Mówisz, zgadnij co? A dany gracz ma odpowiedzieć nam co. Jeśli odpowie, to mamy go złapanego i wtedy dajemy na zieloną stronę. To są tylko dwie zielone i byśmy mieli wypełnione, tak? Ja tu widać, jak mam to w ten sposób, no to mam wypełnione dwie, mam wypełnić trzy, czyli jeszcze mogę go próbować złapać na wstanie lub na włosy. Ewentualnie mogę go próbować złapać wielokrotnie na zgadnij co. Tak wygląda portfelik, a z tyłu mamy jeszcze przypomnienie zasad. Czyli celem jest skompletowanie 3 misji. Potem trzeba być szczerym, kiedy zostaliśmy złapani, i odwrócić sobie na face tą misję w naszym portfeliku i poinformować, tak, ile zostało jeszcze tych misji nam do wygrania, że musimy powiedzieć, że dwie, jakbym tą drugą na przykład sobie już, czy tam pierwszą, że już sobie wypełniłem. No i tutaj, że możesz grać. Że nie możesz przegrać tego zgadnij co, tak? Guess what? Że wielokrotnie możesz grać na tą czarną misję do odpowiadania. Zgadnij co? To możesz wielokrotnie grać. No, tak to wygląda. Portfelik wygodny, można sobie schować do kieszeni, wodoszczelny. No generalnie super, super bajer. I pomysłów cała masa na rozgrywki i kart jest też tutaj dużo. Jest to świetnie zrobiona rzecz. Naprawdę taki quiz nie stołowy, na długo i na bardzo ciekawie wykombinowany i zorganizowany, tak? Bo i pomysł jest super, i organizacja z tymi portfelikami też jest naprawdę znakomita tej gry. Don't get got. Czyli może ja bym to przetłumaczył, nie nabierzesz mnie. Chociaż też tłumaczyło mi ten razem tłumaczenia, że don't get got to jest też
Że nie rozumie, o, że też tak, takie tłumaczenie znalazłem tego. Ciekawie zrobiony quiz. Dzięki.